Awatar Jamesa Camerona. Niesamowicie przygotowane widowisko w służbie dość prostej, antykolonialnej opowieści ze słabo zakamuflowanymi rdzennymi Amerykanami przemalowanymi na niebiesko z dodatkiem warkoczy wyposażonych w lovecraftowskie łącza USB. Lubię te filmy, chociaż żaden z nich nie jest nawet w pierwszej piątce najbardziej lubianych przeze mnie produkcji tego reżysera i nie rozumiem aż tak potężnego sukcesu kasowego, ale doceniam choćby rozmach czy jakość fotorealistycznej animacji. Tylko ile tej magii zostaje w Awatarze, kiedy generowane godzinami symulacje wody zostaną zastąpione Ubisoftowym silnikiem Snowdrop, a w miejscu filmowej narracji dostaniemy mechaniki Far Cry'a? Oto Awatar, Frontiers of Pandora. Czy może raczej Far Cry Primal 2, ale tym razem jaskiniowcy są niebiescy. It was our mother's. It's not a dirty trinket. You don't even know the Songcroft is. My father said your clan disappeared years ago. We thought you were dead. That's it. Easy. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a w tym materiale opowiem wam o grze Avatar Frontiers of Pandora, którą ogrywałem w wersji na PlayStation 5. Rzecz wyszła też na Xbox Series XS oraz pecety z systemem Windows. Spędziłem z tytułem ponad 10 godzin, więc chociaż mam już o grze niezłe pojęcie, nie jest to pełnoprawna recenzja. Gdy ludzie wylądowali na Pandorze i w ręce wpadło im kilka sierot lokalnej społeczności niebieskich kosmitów, zrobili to, co zwykle robią kolonizatorzy z dziećmi innych kultur. Wsadzili je do szkoły z internatem i zaczęli indoktrynować. Cały proces indoktrynacji niezbyt się udał, projekt został przerwany z powodu nagłej ewakuacji, a przeznaczone do utylizacji niebieskie dzieciaki uratowała ich wychowawczyni, umieściła w stazie i kilkanaście lat później obudziła. Wtedy to błękitna młodzież opuściła wreszcie ludzką placówkę, aby powrócić do lasów Pandory i dołączyć do ruchu oporu walczącego z ludzkim najeźdźcą. Oczywiście jedną z tych sierot jest główna postać gry, którą można sobie wykreować w stosownym edytorze, ale nie oczekujcie zbyt różnorodnych opcji, bo fantazja Jamesa Camerona na temat kosmitów perfekcyjnych niczym wybiegowe modelki z patologiczną niedowagą sprawiła, że nie mamy zbyt wielkiego pola manewru podczas tworzenia sylwetki oraz twarzy postaci. W grze będziemy przemierzać dość dużą mapę odwzorowującą głównie niepokazane w filmach części Księżyca Pandora, polować na dzikie zwierzęta i zbierać rośliny, wytwarzać coraz lepsze uzbrojenie oraz odzienie, likwidować przemysłowe zatruwające otoczenie placówki ludzi i namawiać kolejne klany lokalsów do przyłączenia się do ruchu oporu. Oczywiście po drodze połączymy się z przodkami żyjącymi w pandorowym internecie niczym duchy w maszynie, odnajdziemy swoją tożsamość na V i rozwiniemy liczne umiejętności, przydatne głównie w zbieraniu owoców i mordowaniu naszych adwersarzy. Na tyle ile pograłem, opowieść jest dość banalna i służy jedynie popychaniu postaci w tę czy inną stronę, ale ma ten swój awatarowy klimacik, więc może się podobać miłośnikom uniwersum. Tu jeszcze wypada wspomnieć, że gra ma kinową lokalizację i jest ona całkiem przyzwoita. I chociaż osobliwie gra nie działa na silniku Dunia jak Far Cry, twórcom udało się przenieść formułę Far Cry'a prawie idealnie do silnika Snowdrop, znanego chociażby z serii The Division. Bo tak, naprawdę gra się w to prawie tak samo jak w Far Cry'a. Tak samo się skrada, podobnie porusza, sporo korzysta z łuku, wyzwala placówki, poluje na zwierzaki i zbiera rośliny. Brak pojazdów i zastąpienie ich jeżdżeniem na lokalnym odpowiedniku koni oraz pterodaktyli przybliża to oczywiście do odsłony Primal. To oraz fakt, że większość głównych bohaterów należy do nisko rozwiniętej technologicznie cywilizacji. Chociaż szybko się uczą. Jasne, niby możemy tu korzystać z broni palnej, a nawet zdalnie hakować pancerze wspomagane wroga, bo nasz Navi był wychowywany przez ludzi i zna ich technologię, ale i tak preferowanym typem uzbrojenia są łuki, proce miotające pułapkami czy inne włócznie. Jedyne co odróżnia tę grę od Primala to brak nacisku na broń białą, ale i po co ona naszemu bohaterowi, skoro jego wielka piącha potrafi zabić człowieka jednym uderzeniem. Oczywiście po stronie przeciwnika jest zaawansowana technika i uzbrojenie, więc gra zdecydowanie promuje skradanie. Ale walki oraz skradanie jest tu o wiele mniej niż w jakimkolwiek Far Cry'u, bo skoro już twórcy wymodelowali tak ogromne, ładne środowiska, to musimy się nimi nacieszyć, więc dominuje tu eksploracja z domieszką umiarkowanie opcjonalnego zbieractwa. Trzeba przyznać, że gra brzmi dobrze i wygląda świetnie, ale i ostatnie co można zarzucić studiom Ubisoftu to to, że nie potrafią robić imponujących asetów. Rozległe wodospady, potężne formacje skalne, fantazyjne lasy,
lasy i równiny, krajobrazy robią tu wrażenie. Ten element filmów został odzwierciedlony naprawdę dobrze. Oczywiście jeśli na PlayStation 5 włączymy tryb wydajności, aby móc grać w płynności godnej człowieka, wyposażonego w rozum i godność człowieka, to sporo z tej ładnej roślinności zaczyna maziać się po ekranie, jakby renderer był pijanym malarzem z nadmiernie rozwodnionymi farbami, ale pod tymi rozmyciami gra i tak wygląda ładnie. Ale właśnie, eksploracja. Przyjrzyjmy się jej, bo to chyba najważniejszy element rozgrywki. Po pierwsze, zadania główne i poboczne. Ubisoft już od jakiegoś czasu eksperymentuje z odchodzeniem od znaczników kierujących gracza do aktualnego celu. Widzieliśmy to zarówno w Far Cryach, jak i Assassin's Creedach. Tutaj poszli o krok dalej. Oczywiście możemy sobie wybrać tryb, w którym gra nadal będzie nam pokazywać wszystko palcem, ale domyślnie lokalizacja celów misji opisywana jest przy pomocy ogólnych wskazówek. Na północ od tego, nieopodal czegoś innego, prawdopodobnie w trzecim pokoju amfiladowego mieszkania na końcu korytarza, na drugim piętrze przy ćwiartki 3x4 i tak dalej. Podoba mi się krok w tę stronę, ale niestety działa to ze zmiennym szczęściem. Na pewno pozwala lepiej poznać mapę, bo zamiast pędzić od znacznika do znacznika, musimy sobie ją obejrzeć, znaleźć wspomniane krainy, regiony, a czasem nawet biomy i samemu umieścić ewentualny znacznik, który będziemy widzieć na kompasie na górze ekranu. Niestety świat gry jest dość gęsty i zdarzało mi się nieraz błądzić po wskazanej okolicy. Innym razem wysyłano mnie do jakiejś wioski, abym pogadał z określoną osobą, ale w tej lokacji było całkiem sporo nawi, z wieloma z nich dawało się pogadać, aby dostać zadanie poboczne, a żadna z postaci nie jest podpisana imieniem, kiedy się do niej zbliżamy. No i zdarzyło się też raz, że znalazłem jakąś tajemniczą instalację. Jedna z ludzkich sojuszniczek poinformowała mnie o jakimś sygnale na zachodzie i rzekomo podała mi współrzędne tego sygnału, ale dopóki nie przełączyłem gry na tryb ze znacznikami, ów sygnał nie pojawił się nijak na mapie i nie otrzymałem słownych wskazówek o jego lokalizacji. Innymi słowy, są w grze aktywności wymagające albo zwykłego szczęścia, albo wyłączonego trybu imersyjnej eksploracji. Nie są liczne, ale istnieją. Z eksploracją wiąże się też rozwój postaci. Umiejętności rozwijamy w klasycznych drzewkach skillów za punkty otrzymywane po wykonaniu określonych zadań, ale jest tu też poziom mocy postaci zależny od wyposażenia. Schematy różnych łuków, przepasek biodrowych, opasek na głowę i innych kusych pancerzy osłaniających nic znajdujemy często, ale aby je wytworzyć, potrzebne są stosowne materiały, kły zwierząt, patyki, bambusy czy inne włókna. Materiały te mogą być różnej jakości, rośliny trzeba elegancko zerwać w ramach dość nudnej minigry przypominającej trochę Skyrimowe otwieranie zamków, a niektóre są lepsze, kiedy zrywamy je w padającym deszczu. Zwierzęta wypluwają z siebie wytworniejsze komponenty, jeśli rycersko powalimy je za winkla celnym strzałem w świecące słabością miękkie miejsce. I niby to wszystko jest opcjonalne, ale wraz z postępami gry siła wrogów rośnie i jeśli, szczególnie na wyższym poziomie trudności, nasza postać nie ma stosownej mocy wyposażenia, to będzie dla złowrogich ludzi albo wkurzonego młotonosorożca na strzała, sama jedynie drapiąc pociskami twardych jak skała adwersarzy. I tu zaczyna się czytanie o tym, gdzie można znaleźć określonego zwierzaka albo roślinę, w jakim regionie czy biomie występuje, po którym następuje bieganie po lasach z włączonym trybem widzenia detek na wstycznym, podświetlającym znaczącą faunę i florę, co prowadzi do polowania albo... czekania na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony, aby stanąć wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz i zerwać ten cholerny owoc, który nie lubi deszczu. O wiele bardziej opcjonalne jest tu gotowanie, które pozwala łączyć różne mięsiwa i owoce w potrawy oferujące określone wzmocnienia, dodatkowe obrażenia podczas skradania, szybsze poruszanie się itd. Bardzo zeldowy albo Monster Hunterowy patent, który całkiem fajnie działa, a najedzony bohater szybciej regeneruje też zdrowie. Szkoda tylko, że twórcy nie wpadli na to, aby dać opcję pominięcia zawsze tej samej animacji gotowania. Na szczęście nie jest długa. Te wszystkie eksploracyjno-zbieracze aktywności mogą się podobać. Pozwalają się wczuć w koczowniczo-łowieckiego Na'vi, ale dla mnie osobiście jest to Far Cry, w którym na pierwszy plan wypchnięto najnudniejsze elementy Far Crya.
Co gorsza, mam dość ambiwalentne odczucia względem samego podróżowania. Jak wspomniałem, nie ma tu używalnych pojazdów. Motoryka bohatera jest całkiem fajna, porusza się szybko, ma ładowane skoki, sprawnie się podciąga i całkiem nieźle śmiga się nim po różnych lasach i łąkach. Problem w tym, że mapa gry jest naprawdę bardzo duża i dość długo gracz zmuszany jest zasuwać wszędzie z buta. W pewnym momencie otrzymujemy latającego ekrana, ale twórcy uznali, że fruwanie to trochę oszukiwanie, więc chwilę potem wysyłają nas do miejsca, w którym nie możemy z naszego latadła korzystać. Ja sam nie lubię sytuacji, w której gra pozwala mi przelecieć nad wszystkim, więc wolałbym coś lądowego, ale i na kosmiczne konie trzeba się naczekać, nie mówiąc o tym, że nie można ich przyzywać z niebytu jak ekrana w każdym miejscu. Atrakcyjne podróżowanie w grze z otwartym światem jest bardzo ważne i mam wrażenie, że twórcom Ubitara udało się to, ale tylko częściowo. A jak jest z walką? Nie gra ona tu aż tak wielkiej roli, bo i placówki wroga nie są tak gęsto rozmieszczone jak rodzynki w kontrowersyjnym serniku. Napotykamy je od czasu do czasu, podobnie jak wędrujące oddziały ludzkich Marines i gra zdecydowanie promuje skradanie, szczególnie, że naszym głównym uzbrojeniem jest łuk, proca i inny oręż na V. Niby mamy tu też broń palną, jest ona całkiem skuteczna, ale niech o jej znaczeniu świadczy fakt, że kiedy chcemy z niej wymierzyć, to nasz bohater nie korzysta z przyrządów celowniczych na spluwie. No i to łuki, a nie karabiny, wytwarzamy różnej jakości ze strzałami podpalającymi, trującymi, wybuchowymi itd. I skrada się tu całkiem przyjemnie, oznacza przeciwników, aby ich pozycja była widoczna przez ściany, zdejmuje piechurów z łuku, a nawet hakuje po cichu kilka pancerzy wspomaganych przy pomocy nie najgorszej minigierki z pokonywaniem labiryntu na czas, aby potem je grupowo obezwładnić, podbiec do każdego i wyciągnąć operatora z kokpitu. Ot, klasyczne farkrajowe skradanie przetłumaczone na język niebieskich dryblasów z łukami i wojskowych knypków z minimechami. Otwarte starcia bawią niestety mniej, a i skradaniu brakuje nieco różnorodności, ale jak wspomniałem, tych placówek nie ma tu aż tylu, więc się to aż tak nie nudzi. No, przynajmniej do tego momentu, do którego doszedłem. Dobre słowo muszę powiedzieć o technicznej stronie gry. Jak na tytuł Ubi z otwartym światem jest nieźle. Napotkałem może jeden czy dwa drobne graficzne glicze przez ponad 10 godzin grania. No i mam wrażenie, że momentami tryb wydajności nie trzymał 60 klatek na sekundę, szczególnie w placówkach wroga, ale nie było to zbyt uciążliwe. I oto niecały Avatar, Frontiers of Pandora. Przyzwoity klon Far Cry'a na licencji Avatara, ale jednak skierowany raczej do miłośników tego drugiego, bo mnie, osobę dość neutralnie nastawioną do tej marki Jamesa Camerona, nieco nużyła zabawa, w której środek ciężkości został przesunięty w stronę eksploracji i zbieractwa. Jak na grę na licencji filmowej, rzecz naprawdę przyzwoita, ale trzeba pamiętać, że w historii elektronicznej rozrywki poziom licencjonowanych produkcji nie był zwykle zbyt wysoki. Jakby uznać ten tytuł za odsłonę serii Far Cry, byłaby raczej w grupie tych średniawych odsłon. A, i o czym nie wspomniałem, można grę przechodzić we dwójkę w sieciowym koopie, tak samo jak w Far Cry'ach. Cóż, udanego strzelania z łuku rdzennych pandoryjczyków do przedstawicieli kosmicznej misji pokojowej imienia Kolumba, Corteza i patrząc na dym z tych ich ośrodków przemysłowych, chyba też poznańskiego Geyera i Scheiblera. Game on! Drzewa na Pandorze bywają efemeryczne. Niby stoją twardo i rzucają cień, ale jeśli odwróci się do nich plecami i oddali, potrafią zniknąć. A jeśli akurat za nimi zachodzi słońce, efekty bywają migotliwe.